Funkcjonariusze z katowickiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do trzech stołecznych urzędów, do Urzędu Miasta, MPWiK i Biura Zarządzania Kryzysowego. Tam zabezpieczają dokumentację związaną z inwestycją budowy tzw. spalarni, a także dokumenty dotyczące wystąpienia awarii w oczyszczalni Czajka. Prowadzone przez CBA śledztwo dotyczy m.in. niegospodarności w zarządzaniu majątkiem MPWiK w Warszawie.